Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będzie nowy odcinek NiePolka Lajkuje. Tym razem nie wiem jak to się stało, ale zebrałam razem mniej inspiracji, może przez to, że byłam na wakacjach, może przez to, że byłam chora przez prawie tydzień, więc jakoś mniej inspiracji razem zebrałam, ale jest dużo, dużo filmików do oglądania i przez to, że jest to wrzesień, dobrze, wy oglądacie 1 października, ale oczywiście to są inspiracje wrześniowe. Przez to, że to jest wrzesień, to mamy trochę więcej reklam niż zwykle, bo wrzesień to miesiąc, kiedy większość firm zrobią nowe reklamy i na telewizję i nie tylko, żeby właśnie promować swojej firmy, czy swoich produktów, czy swoich nowych produktów na przykład. Więc trochę tych reklam tym razem będzie. Kategorie tym razem są tylko 3. Będą filmiki, projekty fotograficzne i ciekawostki. Tak, na razie ciekawostki będzie tylko jedna, ale bardzo ciekawa, więc zobaczymy razem, czy wam też zainspirują te wszystkie inspiracje. Dobrze, zacznę od reklam. I zacznę od 2 reklam od IKEA. Tak naprawdę jedna jest reklamą, a drugą jest filmem, który jest zrobiony tak, żeby był oglądany tylko przez internet, a nie w telewizji. I to jest bardziej eksperyment. Pierwszy filmik jest reklamą międzynarodową, a drugi filmik jest taki filmik polski. I o co chodzi w tymi filmikami? Pierwszy filmik to reklama, już o tym powiedziałam, i nazywa się Every Other Week, czyli co drugi tydzień, i pierwszy raz w historii IKEA, nie wiem czy też w historii reklamy, ale na pewno we Włoszech tak, w historii reklamy żeśmy to pierwszy raz wiedzieli, bo u nas takich reklam nie robią i nie wiem czy kiedykolwiek zobaczymy. Jest to po prostu reklama, która opowiada o życiu rodziny, która jest po rozwodzie, czyli jak wygląda po prostu, jak dziecko musi przez tydzień jechać do tatusia, bo normalnie siedzi u mamy, i jak właśnie jest urządzony na przykład pokój u niego czy u swojej mamy, są tam też trochę różnicy, i jest to bardzo fajne, że IKEA zdecydowała się na używanie takiego tematu, który jest naprawdę wielkim tematem naszego czasu i o którym właśnie w reklamach nie za bardzo się opowiada. Najczęściej to zobaczymy rodziny, które są bardzo szczęśliwe, albo zobaczymy po prostu na przykład mama z dzieckiem, czy tata z dzieckiem, i nawet nie myślimy o tym, że oni mogą być właśnie po rozwodzie. A IKEA właśnie nam to pokazuje. I pokazuje właśnie to, że chciałaby być blisko wszystkim ludziom, którzy po prostu urządzają mieszkanie. Dla nich nie ma oczywiście żadnego znaczenia, jeżeli to jest mieszkanie ciepłe i gdzie ludzie się bardzo kochają, czy to jest mieszkanie po prostu, które musi być nowe, bo życie się zmienia i tak dalej. Ale to jest bardzo, 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 bardzo ważny temat, o którym powinno się więcej mówić, zwłaszcza w reklamie, bo to jest po prostu rzeczywistość. Jest dużo ludzi, którzy mieszkają po prostu oddzielnie po rozwodzie i rodziny zmieniają się właśnie przez to, i nie tylko marketing i po prostu sprzedawanie rzeczy zmienia się, bo wszystko może być podwójne na przykład, ale zmienia się też jak ludzie emocjonalnie do jakiegoś zakupu podchodzą. Więc myślę, że IKEA po prostu spisała się na medal z tą reklamą. Drugi filmik od IKEA to jest filmik od IKEA Polski, IKEA Polska. Oczywiście jak zwykle będą wszystkie linki tutaj na dole w opisie, i to jest eksperyment społeczny, gdzie po prostu kazano 2 ludzi, którzy niby się nie znają, siedzieć plecami nie patrzą się na siebie i po prostu oni są sami w jakimś pokoju i muszą sobie ze sobą porozmawiać i oczywiście jest tam kamera, która ich tam filmuje. I na końcu oni zrozumieją, że osoba, z którą właśnie rozmawiają, to jest ich sąsiad czy sąsiadka. I to jest bardzo fajne, jak właśnie podchodziło się do tematu sąsiedztwa, bo kiedyś było, na pewno też tak w Polsce było, bo kiedyś było tak, że ludzie bardziej ze sobą rozmawiali właśnie przez to, że byli sąsiadami, bo na przykład jak ktoś coś potrzebował, czy jakoś pomóc w czymś, to po prostu zamiast gdzieś zadzwonić, czy napisać SMS-a, to po prostu dzwonił do drugiej drzwi, żeby właśnie dostawać jakąś pomoc. I teraz robi się to coraz mniej i ten filmik właśnie pokazuje, jak bardzo mała jest różnica pomiędzy jak bardzo duża jest różnica pomiędzy tym, co o ludziach myślimy, jak ich widzimy, a jak ich nie widzimy. Więc bardzo interesujący eksperyment. Bardzo gratuluję IKEA Polskiej za taki pomysł, bo myślę, że też bardzo, bardzo do rzeczy. Trzecia reklama, o którym chciałam dzisiaj opowiadać, to jest nowa reklama z kolekcji jesiennej od H&M dla kobiet. Reklama jest bardzo fajna, to tak naprawdę to jest bardziej filmik niż reklama, ale widziałam właśnie dziś w telewizji i jest to po prostu reklama, która pokazuje wszystkie kobiety, które tak naprawdę mogłyby się właśnie ubierać z rzeczami z H&M, tak jak ja na przykład. I właśnie co jest to najlepsze w tym filmiku, to jest właśnie muzyka. Bardzo dobrze słuchajcie tej muzyki, która jest w tej reklamie, bo opowiada, jak bardzo się zmienił koncepcja lady. I właśnie ta reklama opowiada o fakcie, że każda z nas jest lady z każdym kształtem swojego ciała i jeżeli się kobieta dobrze czuje z tym, co jest, to na pewno jest lady. Właśnie o to chodzi i myślę, że H&M bardzo dobrze trafiła w tym, co jest jeden z tematów największych chyba w ostatnich latach, właśnie o kobietach, czyli być sobą nie jest złe. I wiem, że to jest bardzo trudne dla nas kobiet, bo przez wieki nam powiedziano, że po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić to samo co mężczyźni i że dla nas liczy się tylko jak wyglądamy, ale to już się zmieniło, po prostu DAW dużo to zmienił i nie tylko. I myślę, że coraz więcej się będzie mówiło o tej temacie, to coraz bardziej będzie się zmieniło po prostu jak ludzie się na nas patrzą, jak my się na nas patrzymy i po prostu nie chodzi tutaj o girl power, tylko chodzi tutaj o respektu do samej siebie i do swoich córek też. Więc koniecznie oglądajcie, bo na pewno Was też zainspiruje. Kolejny filmik to jest film bardziej do śmiechu i to jest filmik z Emmys Awards. Po prostu jest to moment, kiedy trzech z dzieci, którzy brali udział w serialu Stranger Things, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to musicie oglądać. Opowiadałam o nim parę parę odcinków temu. Będziecie mieli tutaj linki, jeżeli przegabiliście. I po prostu są właśnie, jest ich trzech właśnie w tym filmiku od Emmys i oni po prostu tańczą i śpiewają na piosence Bruna Marsa Uptown Funk. I to jest bardzo fajne, oni w ogóle bardzo dobrze śpiewają, nawet się tego nie spodziewałam, więc może kiedyś będziemy się spodziewać musical od nich. I tak patrząc się na nich, nie wiem, czy wy też będziecie mieli takie wrażenie, może stopujcie tutaj, oglądajcie i potem wracajcie. Wydaje mi się, że ta trójka tych dzieci to jest nowa trójka, jak żeśmy mieli my, jak byliśmy młodsi, z Daniel Radcliffe'em i Emma Watson i trzeciego aktora, nie pamiętam nigdy imiona, czyli Harry Potter, Hermione i Ron Weasley. Po prostu oni bardzo wyglądają mi na nowych Harry Potterów, tylko że właśnie najważniejsza osoba w nich to nie jest jeden z mężczyzn, tylko jest kobieta, więc bardzo, bardzo fajne, a w ogóle filmik jest bardzo fajny, bardzo śmiechowy, ja ich uwielbiam po prostu, więc jeżeli po prostu potrzebujecie trochę poprawiania humoru, to zapraszam do oglądania. Kolejne dwa filmiki, które chciałam Wam polecić, to są dwa filmiki, które opowiadają o tradycjach. Pierwszy filmik opowiada o Armenian Bakery, czyli jak się robi chleb w Armenii, czy armeński chleb, jak jest robiony na świecie, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nawet nie pomyślałam, że można tak zrobić chleba. Nic Wam nie powiem, bo musicie tego oglądać, bo reakcja będzie okej, wow, dla Was też. I drugi filmik to jest filmik, który Wam opowiada, jak była robiona tapeta, która się wisi na ścianie, znaczy przyklei do ścian, jak była robiona tapeta kiedyś po prostu, jak tradycjonalnie się robiło tapety. Obydwa filmy są bardzo, bardzo fajne, myślę, że bardzo nam opowiadają o jak bardzo ważna jest pasja w czymś i jak bardzo ważne jest właśnie skupić się na szczegółach, jeżeli chodzi o właśnie takie artystyczne, jak się takich artystycznych rzeczy robi, bo myślę, że też gotować chleba jest wielkim talentem, bo to nie jest łatwe, więc dobrze to wszystko gotuje piec, ale to trzeba najpierw to zrobić i zobaczycie na pewno w tym filmiku z Armenii, że trzeba mieć talent też, żeby włożyć chleba do piekarnika, więc oglądajcie i potem czekam na Wasze komentarze tutaj na dole właśnie w komentarzach. Kolejny filmik, który chciałam dzisiaj Wam polecić, to jest filmik o artystki, która tworzy na ścianie jednego sklepu chyba, tak mi się wydaje, że to jest sklep, takie arcydzieło na ścianie właśnie, na wielkiej ścianie. Ona po prostu maluje niedźwiedzia, tylko że ona go maluje używając selera. Po prostu kroi seler na taki pędzel i właśnie z kawałkiem selera, który został jej, tak po prostu, no taki prosto skrojony, to ona używa go właśnie jako pędzel i z tym pędzlem właśnie tworzy te arcydzieło. Nie wiem, ile godzin jej to zajęło, żeby to zrobić, bo ona używa właśnie tego selera jako jakby były takie kropki niby, tylko że nie są kropki oczywiście, i efekt końcowy jest bardzo, bardzo fajny. W ogóle technika jest bardzo interesująca i dało mi to trochę do myślenia tym, że jeżeli myślimy o obrazach właśnie malowanych, to dla nas one są malowane pędzlem i jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni, że jak zobaczymy, że można malować z czymś innym, to po prostu jakoś tam nas to dziwi strasznie. Ale tak naprawdę w sztuce to nie zawsze żeśmy mieli pędzli. Kiedyś malowało się rękami, malowało się z tym, co się miało, więc bardzo polubiłam tego pomysłu tej artystki, bo ona właśnie wróciła do podstaw tak naprawdę sztuki malarskiej i używała go jakby niby nowoczesny sposób do malowania i to jest bardzo fajne i myślę, że to jest jeden właśnie z metaforek naszych czasów, czyli używać coś, do czego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, do czego nowego i myślę, że coraz bardziej właśnie będziemy tego wiedzieć i bardzo doceniam takiego typu prac, więc bardzo polecam oglądania. Ostatni filmik, który Wam polecam, to jest też filmik o malowaniu, o kolorowaniu, to jest tak naprawdę filmik i to jest tak naprawdę inwencją, czyli taki długopis, flamaster, można tak powiedzieć, który kopiuje wszystkie kolory, które są na świecie dzięki takiego chipu, który ma właśnie w środku. On kopiuje wszystkich kolorów, wystarczy, żeby ją do tego koloru dotknął i potem właśnie można tego koloru używać, żeby malować, żeby pisać i myślę, że to jest świetny pomysł, bo w końcu to nas ktoś sobie pomyślił coś, żeby kobiety mogły sobie pokazać mężczyznom, jaki kolor im chodzi. I naprawdę można, nie no, żartuję oczywiście, ale będzie można z taką inwencją będzie można bardzo szczególnie opowiadać i rysować właśnie rzeczywistość w każdym swoim kolorze i bardzo mi się pomysł spodobał, więc oglądajcie tego filmika, bo myślę, że zobaczymy tego długopisu już niedługo na rynku. Może będzie drogo kosztowało, ale na pewno dla tych, którzy właśnie takimi rzeczami się interesują i lubią właśnie pisać, malować i tak dalej, to na pewno będzie to bardzo, bardzo ważne do zrobienia. Bardzo, bardzo ważne i trzeba wspierać po prostu takich rzeczy, bo są fajne. Ktoś to o tym pomyślał, zrobił tego, więc trzeba tego doceniać. Kolejna kategoria w tym miesiącu to projekty fotograficzne. Tym razem są tylko dwa. Pierwszy projekt, to już chyba zrobiła się z tego seria, ale pierwszy projekt to jest projekt fotograficzny, który bardzo przypomina dwóch projektów, o których już opowiadałam, czyli tańcerzy po Turynie i tańcerzy po Nowym Jorku. Tym razem będą tancerze po Kubie. Bardzo, bardzo lubię ilość kolorów, który jest na tych zdjęć. Bardzo lubię, jak te wszystkie trzy projekty są, można ich razem oglądać i zobaczyć różnice nie tylko ludzi, ale też jak ludzie pozują, co oni robią, jak ciało się zmienia. Bardzo, bardzo fajne i zdjęcia są przepiękne, więc bardzo polecam ich obejrzeć. A ostatni projekt fotograficzny to jest trochę pomiędzy fotografią a malarstwem, można powiedzieć, bo to są takie zdjęcia zrobione w metrze, do których autor, artysta zdecydował się dodawać takich figur, których oczywiście nie istnieją. To są takie mi bardzo przypominają filmu Monsters and Co. I właśnie on po prostu rysował takich ludzików, którzy przytulają ludzi w metrze, gadają z nimi. Jest bardzo, bardzo fajny projekt. Bardzo pokazuje nam, jak w metrze samotność może do nas dobijać, jak nic, że bardzo tak zamuleni wyglądamy w metrze, a takie coś właśnie pomaga sobie przypominać, że to jest tylko moment w naszym dniu, kiedy po prostu jesteśmy trochę zamuleni tylko przez to, że nie mamy żadnej relacji w tym momencie, a właśnie te figury pomagają właśnie tej relacji dodawać do fotografii i w ogóle rysunki są bardzo fajne, więc bardzo mi się ten projekt spodobał. Ja, jak już wiecie, bardzo lubię połączenie fotografii i właśnie malarstwa i takiego typu sztuki, więc bardzo, bardzo polecam tych zdjęć oglądać. Ostatnią rzecz, która będzie inspiracją tym razem, to jest Blockbuster Box od Pizza Hut. To jest taka ciekawostka, taka trochę inwencja, która Pizza Hut wymyśliła. Pizza Hut w Hongkongie? Można to... w Hongkong. Która wymyśliła po prostu, że duet pizzy i film jest bardzo mocny na całym świecie i teraz jest też bardzo, bardzo modne używać projektorów zamiast telewizorów, więc pomyśleli sobie, że zrobią taki box do pizzy, do którego dodawają takie szkło, taki obiektyw, którego można podłączyć właśnie do tego boxa i w środku wkładać telefon, swojego smartfonu i oglądać razem film projektowany na ścianie. Na tym momencie ta inwencja od Pizza Hut jest sprzedawana właśnie tylko w Hongkong. Oni tam testują tej inwencję, zobaczą, czy takiego typu rzeczy ludziom może się spodobać. Pizza Hut tutaj we Włoszech nie ma w ogóle, bo sami wiecie, że we Włoszech pizza się urodziła i bardzo ciężko tutaj dla firm, którzy nie są pizzeriami, właśnie otworzyć coś, który będzie trwał i który robi pizzę, która nie jest włoską, bo jest wielka różnica. Jeżeli tej różnicy zrozumiecie tylko, jeżeli przyjedziecie do Włoch. Przesięgam. Ale myślę, że w wielu marketach będzie się, może być, że taki box się pojawi. Wiem, że Pizza Hut jest też w Polsce, więc może kiedyś u Was też będzie takie coś. Myślę, że bardzo ciekawe, a w ogóle takiego typu akcji marketingowej, bo to jest akcja marketingowa, jest widzimy ją coraz więcej. No, ja ją bardzo widzę, bo pracuję w tej branży. Jest coraz więcej właśnie firm bardzo znanych, na przykład jak Pizza Hut, którzy stworzą coś nowego, którego można dołączyć właśnie do ich produktów, czyli nie robi nową pizzę, na przykład jeżeli chodzi o Pizza Hut, ale właśnie robi takie coś, które jest bardzo łączony do pizzy. Na przykład Dwa lata temu w Cannes, czyli w takim festiwalu, gdzie to są takie Oscary reklamy, już o tym opowiadałam chyba, BMW, jeżeli się nie mylę, BMW projektował spray, który można wypryskać sobie i swoim rowerom, żeby jeździć na rowerze nocą i żeby być widywalny przez samochodów. Ten produkt był taki, miał być taki sample właśnie takiej reklamy, że właśnie oni takie coś popracowali, że tak by wyglądało lepiej nasz świat i tak dobrze to było odebrane, że oni musieli tego zacząć naprawdę produkować. Właśnie jest coraz więcej takich firm, które właśnie robią taki nowy produkt albo coś innego niż co ludzie się od nich spodziewają, żeby właśnie w duecie ze swoim produktem to sprzedawać, ale i też żeby zmienić po prostu życie ludziom. Obserwujcie takich rzeczy. Jeżeli coś takiego znajdziecie w Polsce, nie musi to być Pizza Hut, może to być cokolwiek, to dajcie mi znać. Ja bardzo się takimi rzeczami interesuję. Mam taki archiwum w komputerze, na komputerze w pracy, pełen takich rzeczy, ale ja ich bardzo lubię, bo to jest nowa wersja marketingu, która jest tak naprawdę bardziej orientowana do ludzi niż do marketingu samego i która mi się najbardziej podoba. Więc bardzo polecam oglądania właśnie filmika, jak jest ten box zrobiony od Pizza Hut, bo mam nadzieję, że nie tylko Pizza Hut na to wpadnie i będzie można takiego typu rzeczy zobaczyć w innych też miejscach, na przykład tutaj w jakiejś pizzerii. Więc tak, polecam oglądania i dajcie znać tutaj na dole, co o tym myślicie. Dobrze kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że się nie rozgadywałam za długo jak w zeszłym razem i że było trochę krócej. Wiem, było mniej inspiracji, ale po prostu tak było w tym miesiącu, więc mam nadzieję, że wy mnie wybaczycie. Oczywiście, jak zwykle, dajcie tutaj znać, jakie były Wasze inspiracje w tym miesiącu. Ja już się z Wami żegnam, ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!